Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Skymer. W dzisiejszym odcinku znowu spróbujemy się nie zesrać ze śmiechu z debilnych filmów, które są wstawione na internet i są po prostu tak żałosne, że nie wiem, czy się śmiać, czy płakać. W każdym razie w dzisiejszym odcinku mamy 5 serduszek, bo w poprzednim odcinku się okazało, że 3 to za mało, ale za to, jeżeli jakimś cudem stracę te wszystkie 5 serduszek, to będę pić to, Coca-Cola Energy bez cukru, i to wiem, że to jest niedobre, w przeciwieństwie do Monsterka z poprzedniego odcinka, ale za to, jeżeli przegram, to wypiję całą puszkę naraz, więc to już w ogóle mnie szlak jasny trafi, jak ja tu będę pić. Bez zbędnego przedłużania zobaczmy, co nas czeka w dzisiejszym odcinku. Jakie żałosne filmy muszą nas rozśmieszyć. Key faceplant. To nie był śmiech jak coś, to było pff. Mogę sobie popierdzić buzią, nikt mnie zabroni. No to nie... ja pierdzielę szlak. Dobra, nie to nie. No chciałbym rozbieg wziąć i nawet tego nie zrobił, Boże Święty. Ale w sumie jakbym wziął ten rozbieg i się wydupcił do tej dziury, to jeszcze by większa była beka. Dobra, 4 serduszka, nie to nie. Było trochę z chichranku, dlatego że nie spodziewałem się, że aż tak szybko się wypieprzy. A jak chcesz wejść na konia, jak nawet nie umiesz zaobrożę? Jezus Maria, to nie jest pies. Jak ty chcesz jechać na konia, jak ty nawet smyczy nie łapiesz? Lol, to było trochę oczywiste. Fal start! Jeszcze raz. Serio? Z materaca? Nawet jakby było to z trampolina, ale z materaca? Ja już wyobrażam sobie ten koszmarny ból. Ja pamiętam ten kuźwa ból, jak się zjeżdżało na zjeżdżalni, dosłownie mówiąc, jak ja to nazywam, na blat, czyli specjalnie z brzuchem, to tak bolało i tak wolno się zjeżdżało z tego, że to w ogóle było nieprzyjemne, i tak to się robiło, no bo co się robiło na placu zabaw? Nie miało się nic innego do roboty na placu zabaw! Jaka mariposa normalnie, kurde. Balerina! Dobrze, że telewizora tak dużego nie rozwaliła. Jaki ból, ale ból dupy. Jakoś to dobrze wytrzymuje, o dziwo. Dobra, niech będzie 3 serduszka, macie mnie. Nie było śmiechu. Jestem hardkorem. Nie. Hello. 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 Keep talking. Hey, how are you? Who is it? Hello. 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 Who is it? Hello. O Boże, ale to było dobre. O Boże, to było zajebiste. Aż się powakałam. Dobra, 2 serduszka zostały. Ale to było zajebiste. Poszło biurko z Ikei. A tym razem pośmiejmy się może, nie wiem, z memu z Reddita, bo podobno też są śmieszne. Prawda? Ja próbuję nawiązać jakąś małą rozmowę. Widzę, że nosisz koszulę. Tak, możemy porozmawiać o koszuli. Bear Grylls przeżywający w dziczy. Jego kamerzysta, który przez cały czas trzyma kamerę. Widziałeś, że 5G powoduje koronawirusa? No, przeczytałem to na Facebooku, nie? I teraz pójdę spać, a potem sobie zablokuję wejście do szpitala. Jak nie zginiesz w jeden sposób, to zginiesz w drugi. Nie pogarszaj swojej sytuacji. Nie pierdziel głupot, po prostu. Ten jeden dobry uczynek, który udało mi się dzisiaj zrobić. Ja. Uczynki dobry. To jest akurat nawet nie głupi mem, dlatego że ja tu mam serio taki mały kalendarzyk. Ja sobie w nim zapisuję wszystko, co udaje mi się zrobić do YouTube'a w dzisiejszym dniu, w danym dniu, więc działa. Działa, napędzamy do walki, żyć, nie umierać, robić dalej. Jak szukacie sobie motywacji w pracy, to zróbcie sobie też takie coś, serio, pomaga. Jeżeli zabijesz mysz i przeniesiesz do domu, więc żeby człowiek nie umierał z głodu. Lol. Ale nawet nie głupie, chociaż może by to tłumaczyło, dlaczego koty to robią w niektórych przypadkach. Kiedy myszy nie są kuźwa w domu. Stop it! Mam inne jedzenie w domu! Ja mając 4 lata i próbując pisać 9999999 razy 9999999 i
Dobra, koniec mył. Przejdźmy do TikToków. Bo chcecie chyba zobaczyć, jak piję to gówno, nie? Wy zadyści. Nie, proszę, nie, proszę. To jest tak koszmarne. Taśmy przykleja. A teraz będzie ten challenge, że musisz głową złapać kartę. Ja pierdzielę, ale cheaty. No to walnie mocno. Uff. Każe je wysypać pieprz na stół. Teraz ma wysypać sól. Teraz ma wszystko wymieszać. Kupię ci wszystko, co chcesz, jeżeli oddzielisz sól od pieprzu. Co to jest, kuźwa, kopciuszek czy jak? Lol. Ciekawe, co ona zrobi. Będzie to robiła? Rozdzieliła solniczkę od pieprzniczki. Dab on the haters. Tak się to robi. Serio? No i co? No i co? Zbara. Otwórz drzwi! Otwórz drzwi! Co to się dzieje? What the fuck? Co te kaczki tutaj robią? WTF! O! O! I co jeszcze? To jeszcze zrobi bottle flipa, zrobi? Jest triple epicness! Muza! Jej! O Boże! To musiało wybojeć konkretnie. Jaki rapsy? No jedziesz, jedziesz na bicie, bez bitu. Dawaj. Jakie czakry robi, jakie Naruto, wytyf. O, teraz Densi. Rysowanko. No Kirby, co z tego? Fajny Kirby. Chociaż coś mi się zdaje, że no właśnie sp***łaś Kirby'ego. Co tu się odwala w ogóle? What the hell? Co jest? Tamten gościu po prawej walił się na łeb? Czy tutaj, czy jak? Chcieli wywalić? Czy co tu się dzieje? Nie dostał swojego hamburgera? Oj, lepiej nie zadzieraj. Combo breaker. No i hatfu. Słodka Shiba. So cute. Shrek 2. Hm. O, crossover, którego wszyscy chcieli, ale nie wiedział, że chcą. Jej! Co ty ten manekin zrobił? Big gangsta, Jej, czas na jedzonko. A to jest takie trochę true, bo kurde, moja najmłodsza siostra normalnie się nauczyła obsługiwać kurde YouTube'a na telefonie. 4-letnia. No żryj, robaczka, żryj. Co, nie lubisz? Dawaj, moje. Wypierdzia. What the fuck? Tego nie przewidziawszy, dobra? Dobra, jedno serduszko nam zostało. Co? Nie, Jezu, przegraliśmy, dobra. On sam sobie powiedział na zdrowie. O Boże, ale przegryw życia. O, Jesus, dobra. Dobra, przegraliśmy challenge'a. To trzeba niestety wypić to śmieciostwo. Wish me luck, I guess. Dobra, zdróweczko w takim razie. To było mocno gazowane. O kule. Proszę bardzo. Dobra, nie było to dobre. Za bardzo. Chociaż z drugiej strony, jak się pił przez cały czas, to jeszcze trochę się ten smak zmył, na szczęście. Dobra, nieważne, w każdym razie, jeżeli wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać, jak wielkimi jesteście sadystami. Teraz będę, kurde, gadać jak popieprzona super osoba na tej kofeinie. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie więcej takich właśnie filmów. Jeżeli nie chcecie przegapić innych filmów, które pojawiają się w środy, piątki oraz soboty na kanale, zapraszam do subskrypcji z dzwoneczkiem. Tutaj macie inne fajne filmy. Mówiłem, że to jest strasznie gazowane. Tutaj macie inne fajne filmy do oglądania. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie i do zobaczenia w następnych produkcjach. A ja idę do paczkomatu odebrać kolejne amerykańskie słodycze do testów.